Jesteśmy w TAG Warsaw Expo w Nadarzynie pod Warszawą. Od wczoraj, czyli od 11 października do niedzieli, do 14 października odbywa się tu Europejska Wystawa Psów Rasowych, organizowana przez Związek Kynologiczny w Polsce. Jest to wystawa, na której prezentowane jest ponad 350 ras, ponad 20 tysięcy zgłoszonych psów. Tytuły zwycięzców świata, zwycięzców Europy, w naszym przypadku tytuł zwycięzcy Europy, to tytuł, który można zdobyć tylko raz w roku. To jest takie hobby, spotkanie się z ludźmi, porozmawianie o wspólnych pasjach. Hart perski saluki nazywa się Lawik po rodowodowym Bel Etual Luxor. On jest bardzo kochanym psem, on uwielbia współpracować, szkolić się, bardzo pięknie się wystawia. To jest Janinka, ma rok i 3 miesiące. Ta rasa ma tak, że jeśli wybierze sobie domownika, to będzie bardzo często okazywać mu uczucia. No ja jestem jej miłością, ona moją, także tak się dogadujemy. Ja trenuję z nim mniej więcej tak co 3 dni po 15 minut 20. No ładnie chodzi na młodym prezenterze. Chodzi o to, żeby jak najładniej zaprezentować psa danej rasy. Nie mogę go zasłonić w żadnym wypadku i muszę go pokazać wszystkie jego atuty, a ukryć jego wady. Są psy, które nie przepadają za wystawami. Dla nich to jest bardzo stresujące i nie czują się dobrze. A na przykład Vero jest taki, że jak stoi przy aucie, to od niego nie odejdzie, bo czuję, że jedzie na wystawę i on bardzo tam chce. To jest moje dziecko i on jest przywiązany do mnie i ja do niego. To jest zabawa, nie traktujemy tego jako coś, co musisz wygrać, tylko po prostu jedziemy dobrze się pobawić.